kłopoty. Co gadałem, kurwa, na twój temat? Nie pojebało cię. No co, co gadałeś na mój temat? A ty, jaszczur, co, konia będziesz walił? No nie, nie, ciebie jedziemy, w ogóle jakiego walisz? Stary. Ej, spokojnie! Kolejny przestań! A dzisiaj spędzimy dzień z naszymi uczestnikami, a mianowicie jaszczurem, którego serdecznie nienawidzę, i z Kubą Lasikiem, który jest jakby jego przeciwnikiem. Obydwoje. Ale co? Ty chcesz to, co słyszysz? Nie. Ty chcesz nagrywać film z Lasikiem? Ty wiesz, co to jest za człowiek? A z kim mam nagrywać? Ale nie. Ty wiesz, co to jest za człowiek? To jest były włodarz Alkomaster gali, która okradła ludzi, i chłop jest normalnie w rejestrze, że jest właścicielem Alkomaster. No co ty, chłopie, robisz? No i co z tego? No jak co z tego? Idziemy nagrywać dzień z Marekami. Mówisz? Też raczej nie jestem do tego przekonana. No przecież to jest patola, Marek. Jaka patologia? No jaka patologia? No chłopie, ty wiesz, co to jest... Ty jesteś patologią, co najwyżej. Ale to nie mowa teraz o mnie, tylko mowa jest o chłopie, który... Ale ty też jesteś na wideo, już większej patologii nie da się zrobić niż ty jesteś. A to jest jaszczur. Jaszczur, chodź tu! No chodź tu! Ile razy mam mówić, chodź tu! Nie wiem, dla mnie to jest absurd, Marek. Chodź tu! Szybko, już, w tej chwili! On zawsze był taki? Wiedziałem, że jaszczur to najgorszy pomysł, jaki może być. Daj, on nawet nie chce przyjść, jak się go woła. Dobra, ale możesz mi wytłumaczyć, dlaczego... Stój! Boże. Dzisiaj spędzamy dzień z tobą. Ze mną? Tak! A to może do mnie chodźmy? Nie! Spędzamy dzień z tobą, ale po mojemu! Czego wy nie rozumiecie? Czyli... Mówiłem, żeby jego czyli nie brać. Czyli co, nic nie robimy i siedzimy na kanapie? Mówiłem, żeby ciebie nie brać. Nic cię tu nie chce. Dobrze, ale dlaczego ty tak grzeszcie? Lubisz Kubę Lasika? Nie wiem, kto to jest w ogóle. Wiesz, kto to jest, sam na niego brudy masz. Ale bo wy mi kazaliście. Mam mu powiedzieć, co na niego gadałeś? Mów sobie, ja nie wiem. O dziewczynach mówiłeś na niego? Chcesz, żeby to usłyszał? Nie. Dobra. To ten tam. No, ale wychodzimy? Się idziemy. Mówię o tym gościu tam, tak? Tak, o czemu wy mnie zostawiacie z gościem? Nie wiem, ja to nie był mój pomysł. Nie rozmawiajcie, idziemy. Dobra. Ładuj się. Ty. Folii nie zerwałeś, ładuj się, nie będziesz na moich konturowych. Dlaczego ten człowiek siedzenia? Tu idzie? Co? Mówiłem ci, że ja nie chcę z nim nagrywać. Siema, Kuba. Dzisiaj nagrywamy dzień z zawodnikami. Siemano. Jesteś zawodnikiem? Siemano. On jest zawodnikiem? Tak. Nie, ja ci ręki Siemano. Nie podam, co gadałeś. A co ty odpierdalasz, kamerzysta? Pojebało ci się? No podaj mu rękę. Nie podam mu ręki. Gadał na mnie głupoty. Co gadałem, kurwa, na twój temat? Nie pojebało ci się? No co gadałeś na mój temat? Ja pierdolę ty. Doskonale wiesz, co gadałeś na mój temat. Co gadałem, kurwa? Doskonale wiesz, co gadałeś na mój temat. Tak, gadałem, chcę opowiadać te bajki tak jak to opowiadasz. On gadał na swój temat, że 15. Ty na każdego gadasz. Gadałem, co wy w ogóle? Jaszczur, co ty tu kurwa robisz? Ty? No ja zostałem zaproszony na dzień z zawodnikiem. I gadałeś o niego, że wykorzystywał 15 lat w krzakach, tak? To jest on. Tak, to jest Kuba. Tak, co go chętnie wyzywałeś. Ale dlaczego ty jesteś po jego stronie w ogóle? Ja nie rozumiem. Po Gubę stronie? Czemu? No to tak. Jest po stronie patologii. Po jego? A co ja jestem? Po tego cię to jest zwykły debil. No debil. Ładuj się do bagażnika, jedziemy. Nie będę wsiadał. Nie będziesz na moich siedzeniach. Dobra, Marek, mogę cię na słówko? Mogę cię na słówko? Na słówko, tak. Weź mu liścia szczelne. Ten człowiek wymyśla jakieś obrzydliwe bajki na mój temat. Jakie obrzydliwe bajki? Przecież Kuba jest w porządku, nie tak? Jest w porządku. Kuba był na galach różnych, Kuba bił się na prime. To że jest w porządku. To tak? Nie jest w porządku, osoba, nie, uwierz tam mi. Nie, jest okej. Okay. A dlaczego? Co, bo ci dupę liże, to dlatego jest okej? Okay? Jaszczur, to co? Jaszczur tobie liże dupę, to jest okej? Okay? Dobra, Marecie, gdzie jedziemy? A co ci? Tam kamerzysta. Właśnie. Ale o co ci chodzi, człowieku? Odwal się ode mnie, dobra? Bo zaraz wysiądziesz, nie? Mareczek, mam dzisiaj apartamencik, jakieś dupeczki, co ty na to? No. Wiadomo. To a czy ty masz dziewczynę? Podesiesz adres, to jak najbardziej. Marek, żeby masz... tam nie było a, tego a co Karolina na to? No czemu on mi ciśnie w ogóle co chwilę? Nie widzę, ale ja cię nie zaproszę, k***a, na imprezę, bo jesteś za brzydki. Jaką i moje imprezę? Koleżanki co cię się ja myślę, że my jesteśmy trochę patologiczni, ale oni to już jest w ogóle jakiś poziom totalnie odklejenia. Co ale ja jest? Zapraszam mojego ziomka Mareczka na imprezkę. A w ogóle, ej, słuchajcie, właśnie, nie dupeczki, wiem. Zapraszam wszystkie dziewczyny, nieważne czy 18, czy 30, czy 40, czy 50, nie, na barabara. Nie, starych nie, na barabara, będzie grubo, będzie się działo, imprezujemy. Stolki nagrywanie w swoim aucie w ogóle. I będzie, no jestem właśnie w zajebistym auteczku, więc dziewczyny, ale no, nie jego. Jak? Ale co, ty mówisz, że 50-latki mogą przyjść? No tak, normalnie, nie. Wszystko normalnie, ale nie, oczywiście nie ja będę żeby wziął wszystko, co się rusza, on tak, ja ogólnie wyjątku. lubię no mówię to otwarcie, lubię wszystko. No nie wszystko, musi być ładna. Marek, uważasz, że to jest normalny poziom, tak? Ja w początku tylko te stare rury, to chyba ja je też wyrzucę z tego apartamentu. Tak, wyrzucimy, nie, wyrzucimy, zostawimy takie tak plus 18 do 25 mi się wydaje. Tak, i będzie tak. Zajebiście. A ty, jaszczur, co, konia będziesz walił? No nie, nie, ciebie jedziemy w ogóle, jakiego walić? Co wy gadać? Jaszczur ma tyle, co se powali, bo nawet dziewczynom nie. Co my robimy? Porali. Halo? Nie rozumiem, też nie rozumiem tego. Ty się tam nie odzywaj, kamerzysta. Kazaliście mi przyjść i robić jakiś dzień ze mną, bez mnie, w ogóle jedziemy. Kamerzysta, nie odzywaj, no. Mareczek, słuchaj, bo mi się lać zachciał. Może tu staniemy. Co? Zatrzymać się? Dobra. No. Ale Marek, jesteśmy w centrum miasta. No i co z tego? Można wszędzie,
No. Tutaj chcesz? Tak. Okej. Okay. Ale tu są ludzie. Ty co z tego? Raz się żyje. Ale jesteśmy w centrum miasta, on będzie lał na chodniku? Nie wiem, Marek, to uważasz, że to nie jest patola? No zobacz, tam są ludzie normalnie. Tu jeszcze tak na środku? Nie, no dobra, ja tego nie nagrywam, ten chłop jest chory, nie? Tu uważasz, że to jest normalne? Chłop strzela jak pies. Tam się ludzie normalnie, dzieci się patrzą. Normalnie olał słupek. Ale dobra. Szybko za to. No i zajebiście, teraz możemy iść coś zjeść. A nie mieliśmy jechać do tego, jak on ma? Do olejnika, tak, jedziemy olejnika. Spotkać się z Tomkiem olejnikiem. Słuchaj, bo ja tak patrzę. Tak chyba mi się wydaje, że tu gdzieś jest ten olejnik śmieć, co? Ta, zaraz ten, będziemy u olejnika. A po co do olejnika? No właśnie, bo muszę z nim wyjaśnić kilka rzeczy, wiesz? Znam go, bo mi obraził rodzinę na lajku. To fajnie się znacie. I co, jedziemy do olejnika, Marek? Tak, jedziemy do. A gdzie mamy jechać? Cały czas masz jakieś pretensje z tym. Jedziemy do olejnika, kamerzysta, ty się tu nie odzywaj. Jedziemy dobra, do olejnika. Co to ma do dnia ze mną w ogóle? Ale ty jesteś tu śmieciem, więc ty się nie odzywaj, kurwa. Beski to dobrze powiedział. Ty, chłopie, nie masz zasięgu. Mogę wiedzieć, co chodzi w tym miejscu? Nie wiem, ja nie wiem, ja sam nie wiem, o co tutaj chodzi. Kamerzysta, ty masz gówno do gadania. Ja widać, że mam podrobioną koszulkę. Widać. W ciuchbudzie znalazłeś za złoty 50. Czuwajcie? No w ciuchbudzie. A wiesz, że ja to nagrywam cały czas. Co, mnie? No. Co? Będzie taki no przyznałeś się, że kupiłeś... Olejnik tam jest. Nie, dobra. Co ty chcesz zrobić, powiedz mi? My pogadamy z olejnikiem. Chcę z nim porozmawiać, wyjaśnić sobie kilka rzeczy. No to weź poczekaj tutaj, no tak? No dobra. Nie rób tu dymów na dworze. Dobra, z jaszczurem poczekaj. Przy kamerach. Ja idę z wami, tak czy nie? Ty możesz iść z nami, ty poczekaj, ty tak? Jesteś nikim. Chodź. Czemu on? Weź go wcześniej, jesteś jego szefem. Tego lasika, stary, przyprowadzasz tutaj do mnie. No właśnie. Jakieś głupoty. No wiem, co z tego. Co ja mam zrobić teraz, chłopie? Powaliło was? On mówił, że ty na niego gadałeś. Dobra, robimy, że mu tak, nawyzywałeś robimy, rodzinę. Zrobimy tak, stary, jak ja powiem, dobra? Jedziemy z nim. Ja ale gdzie? Ale on tam jest. No pojedziemy w jedno miejsce, tak? Ale on jest tutaj po lewej. No dobra, siema, no. Nie, spokojnie. No widzisz, ale tam ja jest. Ja będę z wami jechał. Ja sobie dojadę, tak? Wy sobie jedźcie sami. Ale gdzie ty chcesz jechać? Powiem ci gdzie i tam jedziecie, tak? Jeszcze jedno miejsce jest. Czemu nie idzie, co? Czemu wy go w ogóle słuchacie? Nie wiem, wiesz co, on chce się spotkać w jakimś innym miejscu, nie wiem, o co chodzi. Znaczy, no dał mi adres, tak? Jedziemy tam? Tak, gdzie jedziemy? Czemu my słuchamy? Ale to będziemy chodzi? Na niego czekać. Nie wiem, nie wydaje wam się to podejrzane, że olejnik tutaj kazał przyjechać? Ja mam wrażenie, jakieś bramy? Że tam pewnie czeka dlatego z jakimiś chłopakami. Ja nie wyjdę, nie będę się bawił w jakieś k***a. Będziemy się spotkać, k***a. Na... Bo ale nic nie chcę powiedzieć, no co właśnie, chodzi, nie? Więc ja tam nie idę, nie będzie... Nie, no idziemy, fajnie będzie. No fajnie tak? Będzie. Ja chcę. Iść idziemy, no ja wiadomo, iść, że nie pozwolimy ci krzywdy zrobić, akurat, nie? Więc mnie to tam dorywa, możemy iść. Jak on się nie boi, to idziemy, tak? Nie wychodź jeszcze, bo jadą, dobra. Ale ja mam z tej idziemy. Strony, nie ma samochodu. Idziemy? Nie wiem, no idziemy, no ale chodź, dziwne to jest, nie? No dziwne to jest, k***a, mam nadzieję, że się nic nie stanie, jestem k***a. Okay. Jako dzień zawodnikiem, prawda? A jak my tu wejdziemy? To jest otwarte? O Jezu, jak śmierdzi. Ty Jaszczur, to ty tutaj mieszkasz? Bo... Nie, ja nie mieszkam w takich miejscach, wiecie? Olej! Ja się boję takich bram, szczerze mówiąc, wchodzić w takie miejsca, bo tu jest trochę... Patrzę na tych osiedlach. Jest olejnik! Siema, olejnik. No chcę ze sobą wyjaśnić kilka rzeczy. No to jak mi obrażałeś rodziców na live'ie? No tak, z Rickiem a Kuku robiliście live'a, nie stary, pamiętasz? Stary, to ty żeś... No, ej, spokojnie! Olejnik, przestań! Olejnik! Nie, co ty robisz? Co moje dziewczyny pisałeś? Pisałem! Co? Myślałeś, że nie pisałem, nie pisałem! Co? Nie pisałem! Co? Nie pisałem! Nie pisałem! Stary, pisał, obrażał moją dziewczynę, pisał, że do jakichś jego koleżanek zarywam, chłopie, i wyzywał mnie w necie, że mnie jak nie spotka. Twoja czapa? Nie. Twoja? Nie, dziwa. Nie, to dobra, idziemy. Twojej dziewczynie mnie wyzywałeś? Kiedy pisałem? A kiedy pisałem? Pokaż to! Screeny ci pokażę. A no pokaż, czekaj, bo teraz będzie kolejny ferb, to będzie kolejny... A mnie to dziwi, czemu tak z partyzanta wyleciał, nie? No to jest za... Ale wiesz, że to jest słabe, cię ludzie zlinczują, stary. Ja podeszłem do ciebie, a ty k***a i jeszcze k***a... Dobra, ale ludzie wiedzą, co k***a w necie żeś gadał, chłopie, kozak w necie k***a w świecie, tak? No, ale chłopie, ty k***a wziąłeś k***a, ja nawet jest. Nie wiedział, jakbym wiedział, że mnie zaatakujesz, to bym k***a nawet do ciebie nie podszedł, k***a. Dobra, jedziemy, nie chcę z nim gadać, serio, k***a. Zamknij to, Jaszczur, te drzwi. Dobra. I czekaj gdzie indziej. Żenada, to naprawdę było żenada i to, ej serio, to mi się, to jest już... Możecie mnie nie brać na takie akcje, bo to ja nie lubię takich patologii, dobra? Okej, okay, następnym razem ja nie jadę. Mocno dostałeś? No z kolana mi nie widziałeś jak mu łeb wywalił, to nie było, widzisz jak on ma łeb czerwony? Ja się serio nie spodziewałem, przecież tam będzie jakiś ustawi coś, że przestraszyć go czy coś, a on go zlał. Ale ja nie wiedziałem, że on mnie zaatakuje, ja podeszłem do niego, on z partyzanta. Mieliśmy się spotkać na dworze.
kurczę, a gdzież, ażeś kurwa, cwania kurwa, poszedł kurwa w kąt, gdzie wiedziałeś kurwa, że ten, że będziesz ze swoimi, co nie? No ale tam był tylko jeden mój koleżka, który mi telefon trzymał, mordo. No i co, nagrałeś to? Nagrałeś to? Nie, nie, przecież wy nagrywaliście. No, tylko że kurwa, debilu, jakbyś nie wiedział, to kurwa, nie wiedziałem, że mnie zaatakujesz. Chociaż mogłeś kurwa dać znak, że zaatakujesz kurwa, a nie, że podajesz kurwa rękę. Spotkamy się w klatce, gwarantuję ci teraz po tym. No i git. Co, szukałeś walki, to masz walkę, kurwa, gwarantuję. No i zajebiście, no i dobra, i petarda. No, szukałeś walki, bo cię kurwa nigdzie nie chcą, to teraz Lasik ci da walkę, no zajebiście, no. No, to raczej ja tobie dam walkę. Stary, kurwa, robię większe... Chłopie, ty kurwa, z ciebie się śmieją ludzie. Jakie ty zrobiłeś wyświetlenia na Real News? Chłopie, zrobiłeś 3 razy mniejsze wyświetlenia pod wywiadami niż ja, to o czym ty p***lisz? No nie wiem, bo ty... Nie wiem, stary. No to sobie wpisz. Wpisz sobie Kuba Lasik, a wpisz sobie Tomek Olejnik, stary. Ja zrobiłem... Dobra, ale każdy wie, że Tomek Olejnik to jest marka chłopnata na całą Polskę, a nie jakiś Kuba osrany Lasik. No dobrze, no, zaatakowałeś mnie z partyzanta, stary, mam cały... Kurwa. Jeszcze jakbyś wyjebał raz, jakbyś stary raz wyjebał, to kurwa rozumiem, aleś ty kurwa chłopie wypierdolił i zacząłeś kurwa kopać, chłopie. Gwarantuję ci, że się spotkamy w klatce, kurwa. Mordo, ja ci powysyłam skiny, co żeś na mnie i zamkniesz mordy w końcu, no, dobra? Nie, nie zamknę mordy, ja ci teraz gwarantuję, że się widzimy w klatce, k***a. A czemu k***a nie zaatakowałeś mnie na dworcu? No bo na dworcu jest za dużo ludzi może? Aha, aha, no tak, bo trzeba było k***a iść w miejsce, gdzie od samego początku miałeś to w planie i nie p***żenie. To po ch*** mi rękę podawałeś. Nie podałem ci rękę, tylko żółwika, a żółwika podaje się frajerom. A czyli uważasz, że jestem frajerem, tak? A sprzedałem no, kogoś? Nie uważam, sprzedałem, uważam, sprzedałem k***a kogoś, że mówi, że jestem frajerem? Uważam, że po prostu zachowałeś się bo żeś na na moją dziewczynę i na mnie i żeś na jeszcze, że jakąś swoją przyjaciółkę czy kogoś podrywam, czy nawet takiej osoby nie znałem. Dobra, jest skończone, dobra, siema. Dobra, tak może dla ostudzenia emocji. Teraz troszeczkę dnia z Jaszczurem zrobimy. Dzisiaj Jaszczur masz, słuchaj, dzień dziecka. Dostaniesz od nas prezent. Jaki? Dowiesz się w swoim czasie. Tego Mercedesa, co przed nami jedzie? Jaszczur, nie? Uspokój się. Nie, ale ej, serio, dobra, wiemy. Ale możecie, ja już nie chcę takich rzeczy, tak? Robimy dzień Jaszczura. Mnie nikt nie będzie bił. Spokojnie, przyjdzie czas na ciebie. Wszystko okej? Okay? Ładnie, bo no patrz. No masz guza, no. Marek, a po co my tu idziemy? No niespodzianka na Jaszczura. Dawno nie jadłeś chyba, w zasadzie nigdy takiego nowego, tylko musi ze śmietnika nie wyjadać. Nie lubisz McDonalda? Nie za bardzo. Możesz mi wziąć nuggetsy, jak chcesz. Co? Nuggetsy. Zapomnę. A co? Nie wydam na ciebie tyle pieniędzy. Hamburgera masz. Brata mi I co jeszcze? A to ogólnie a wiesz, zasłużyłeś? Wiesz, że takie hamburgery można za darmo, jak coś kupisz dodatkowo za darmo. A zasłużyłeś sobie? Nie wiem, o co chodzi. No nie wydaje mi się. To czyli co, masz zamiar wydać 4,90 na... To jeszcze na to, co nie chcę, tak? Co? To na to, no co masz nie prezent. Chcesz. Prezent. To jest ten prezent dla mnie. No chyba tak, no. Ale to miało być w ogóle dzień ze mną. Nie idziemy na drifty, na skatepark, coś, tylko... A kogo to interesuje? No to co to jest za dzień ze mną, jak oni się tu leją, mi kupuje kanapkę i... Gdzie to jest dzień ze mną? Ja tylko jeżdżę z wami w aucie. Ma, to jest twój kupon. Tak luzem ci dali wystacki? Dla ciebie dali wystacki. Jedz. I kończymy. Co mam jeść, tak? Kończymy. A co chcesz robić? Jedz. Nie wiem właśnie. Ale ty sera nie masz. Ja bez pieniężników. Ty biedaku. Ty nie masz nic. Ty kupiłeś mu hamburgera, żeby go wyzywać, tak? Nic nie ma. Aha, ja wyciągnąłeś mu wszystko stąd, ja wiem, bo ja wszystko zjem. A czemu na przykład mięsa nie usunąłeś? Słyszysz? Zapomniałem. Dobra, kończymy ten dzień. Jesteś nikim, będziesz nikim. Ty Lasik, mam nadzieję, że żyjesz. Od olejnika. Dobra. To my was zostawiamy, a w zasadzie ja was zostawiam. I co, koniec? Co idzie za mną, miejsce. Ale koniec? A co? No, chcesz coś powiedzieć na koniec? Tak, że wracamy. Ale że wracamy, ale co o olejniku chcesz powiedzieć? Uważam, że k***a wyprosił sobie walkę, k***a, bo nikt go nie k***a nie. Nie, no nie odwozimy cię, my wracamy na chatę. No jak, ja jestem daleko. Wzięliście mnie, przyjechałem do was i u was mam samochód. To twój problem, Jaszczur. Nie, no idę z wami, no. Tak? Twój problem. Ja idę z wami. Nawet nie, ale serio. Ej, Jaszczur, podejdź z drugiej strony. No halo, co? Z drugiej strony. Co ty masz? Co to jest? Co? 2 złote masz. Co 2 złote? Ale halo, no odwieź mnie na chatę, no bez jaj, ej. Nara. Ach, ja go nie lubię. Nienawidzę. Z którego zostawiamy? No tak, zwykła paruwa, ja go nie chcę. Śmierdzia to jest na skórzanych fotelach.